Ja jestem w Signore Fruferelli, jestem inwestorem, inwestuję w piękną sztukę oraz także w modę. A jeszcze jest. Basta. No może na druga ruta. Troszeczkę boli mnie głowa. Ten Włoch to światowy projektant mody i on chce odkupić od nas naszą firmę za 5 milionów dolarów. Gra aktorów jest na bardzo wysokim poziomie. W spektaklu Damski Biznes gram Sebastiana, bohatera, który pojawia się znienacka i wkłada przysłowiowy kij w mrowisko. Mam nadzieję, że wszystko w porządku. Jeśli jesteście Państwo głodni śmiechu, rozrywki i cudownie spędzonego wieczoru, no to nie mam wyjścia. Zapraszamy. W ogóle cały spektakl jest świetny, jest duża dawka dobrego humoru. Niby manekina, a wygląda jak dziwa. Dawno już się tak nie uśmiałam. Niestety, przyjdą nasi mężowie i pokrzyżują nam plany, ale my się nie damy. Zapraszam, będzie kupa śmiechu. Chwileczkę, nie jesteśmy ubrane. Pracuję w hotelu New Style, pracuję, a po godzinach dorabiam w damskim biznesie i zapraszam Państwa do hotelu i do biznesu też damskiego zapraszam. 46 centymetrów! Dzień! To jest numer buta! Robię napad na cały świat z moim projektem seksownej bielizny. Przyjdźcie, aby ją zobaczyć w spektaklu Damski Biznes. Sybil jest wyjątkową bizneswoman, która działa w dość nietypowym biznesie. Będę to powtarzał jak mantrę, jeśli chcecie zrobić dobry biznes, to wpadajcie na spektakl, to jest 2 godziny wspaniałej zabawy. Kiedy tylko usłyszycie, że damski biznes jest w waszym mieście, kupujcie bilety i przychodźcie. Zapraszamy. Gram rolę George'a w spektaklu Damski Biznes, który z tego co mi wiadomo jest najzabawniejszą komedią tego roku. Przyjdźcie Państwo na Damski Biznes i zobaczcie, jak z tego wszystkiego wybrniemy obronną ręką. Do zobaczenia.